moja opowieść oparta jest na wyłącznie autentycznych wydarzeniach, zarówno z mojego życia, oraz z relacji wielu osób, ponieważ ja starałem się zebrać wiele świadectw od wielu osób, jeszcze w Polsce jak byłem, a potem na emigracji, żeby ta książka była właśnie polifoniczna, żeby nie była jednostronna, tylko żeby zawarła maksymalnie jak największą ilość przekazów, świadectw z tego właśnie tragicznego okresu dla nas. Natarczywy dzwonek do drzwi zbudził Ewę. Budzik wskazywał 8:00. Wstała zaniepokojona. Pani Ewo, przychodzę do pani, bo pomyślałam, że pani właśnie powinna wiedzieć, co się dzieje w naszym kraju. Potworność. Rodzina przywiozła mi wczoraj bratanicę skatowaną na UB. Biedna dziewczyna jest w takiej depresji, jakby postradała zmysły. Albo opowiada o tym, albo milczy godzinami. Czy może pani przyjść do nas i posłuchać? Prosimy. Basieńku, ta pani pracowała w radiu, a teraz wyrzucili ją. Możesz powiedzieć wszystko. Pani Ewa przekaże to Solidarności. To Solidarność jeszcze działa, zdziwiła się Barbara. Przecież internowali. Na szczęście nie mogli wszystkich, wyjaśniła Ewa. I nie dadzą rady. Teraz będziemy działać w ukryciu. Założymy biuletyn w podziemiu i tam będziemy informować ludzi, także o prześladowaniach. Co tobie zrobili? Ciociu, odzywała się, opowiedz ty, ja już nie mogę. Dobrze, kochanie. Więc tak, zabrali ją z domu do samochodu. I wozili za miastem parę godzin, wypytując i strasząc. A to, że zostawią ją przywiązaną do drzewa w lesie, a to, że ją oszpecą, jeden to nawet żyletkę wyjął i pod nos jej podsuwał. Pytali o archiwum, przerwała jej Barbara, ale wszystko spalił kolega, bo ktoś go uprzedził o stanie. Naprawdę już nie istniało. Oni nie wierzyli. I w końcu stało się najgorsze. Tak, podjęła pani Adela. Zawieźli Barbarę na komisariat i tam, wie pani, są takie metalowe szafy. Wsadzili biedactwo do jednej z nich, zamknęli i bili pałkami. Domyśla się pani, jaki to hałas, jak to brzmi. Ile to trwało? Spytała Ewa. Nie wiem. Chyba wieki, odparła Barbara. Koszmarne łomotanie, jakby się góry waliły. Z początku modliłam się, ale straciłam głowę. Jak skończyli, nie mogłam mówić. No i widzi pani, szepnęła pani Adela. Niby nie bili jej, a zabili w niej duszę. Próbowałem znowu zasnąć, ale tym razem obudziło mnie drżenie szyb w oknach, natarczywe i posępne, jak tremolo kosmicznych kontrabasów. Poza wibracją szkła słychać było ciężkie dudnienie. W rytmie tak powolnym, jakby ktoś włączył motory okrętu na najniższych obrotach. Dźwięk ten narastał, rozlewał się w żyłach płytkiego jeszcze snu. Spojrzałem na zegarek. Była północ. Zerwałem się szybko i stanąłem przy oknie. Ujrzałem samochody pancerne i czołgi.
toczące się wolno po białej jezdni. Ziemia uginała się pod ciężarem dygoczącej stali, przenoszącej drżenia na mury domów i na szyby w oknach. Obudziła się mi ciocia. Zarzuciła szlafrok. Stanęliśmy razem przy oszklonych drzwiach balkonu. Kolumna czołgów przesuwała się z prędkością pogrzebu. I w pewnym sensie był to pogrzeb. Kondukt pancernych wozów jechał pochować niewidzialne ciało ojczyzny. Od paru dni krążące jak widma nad miastem, nad miastami. Mroczna kapela silników grała pod bladym światłem ulicznych lamp. W tym płócieniu trudem odróżniałem numery pojazdów i ich znaki. Na żadnym z nich nie widziałem gwiazdy. Były to zatem czołgi polskiego wojska, chociaż ich lufy szły w pokornym hołdzie za tamtą gwiazdą. Ostatni raz widziałem czołgi za okupacji i to były niemieckie czołgi, szepnęła ciotka bliska szlochu. No i teraz mamy okupację ciociu i nowych faszystów, czerwonych. Oni też lubią bawić się czołgami. Dygotanie szyb i drżenie podłogi towarzyszyło żelaznej procesji. Straciłem rachubę pojazdów, ale z kilkanaście czołgów i tyleż wozów pancernych przetoczyło się przed domem. Zamknięte włazy ukrywały wojowników bez imion i bez twarzy. Wybór ich drogi przez środek miasta świadczyły o intencji zabicia w nas wszelkich marzeń na oporze wobec generalskiego dekretu. Kolumna zmierzała bowiem w kierunku strajkującej huty, a wiodła tam przecież trasa o wiele krótsza, szosą wokół osiedla Olszy. Najwidoczniej lufy czołgów chciano pokazać jak największej ilości ludzi, aby złamać nasze serce. Wysiadłem z tramwaju przy rondzie Mogilskim. Zbliżając się do wylotu alei, ujrzałem dwa czołgi stojące niedaleko przystanku do autobusów. W otwartych włazach stali czołgiści, w skórzanych kurtkach i pilotówkach z nausznikami. Stali wyprostowani na baczność, jakby połknęli lufy własnych czołgów. Patrzyli w dal, w pochmurne niebo, być może poza horyzont, wypatrując nadejścia tęczy albo proroków. A może patrzyli w niebo, by nie widzieć ziemi pod gąsienicami czołgów. Przystanąłem na chwilę. Twarze obu czołgistów były nieruchome, spojrzenie godne posągów. Ich tęczówki były szkliste, podobne do oczu wypatroszonych ryb. Wnętrza obu żołnierzy zapewne usunięto wcześniej krzykiem komendy. Tym szczególnym wyciorem, który nie naruszając żeber, oczyszcza serca ze skrupułów. W najbliższym sąsiedztwie nie było milicyjnych patroli. Uniosłem więc palec do czoła w wymownym geście popukaj się sam. Pierwszy z czołgistów zignorował mnie. Udawał, że nie widzi mojego gestu. Patrzył nieustępliwie w mroźne powietrze. Ani na chwilę nie zmienił wyprostowanej postawy. Zrobiłem parę kroków i powtórzyłem ten sam gest przed drugim czołgistą. Ten przyjął grę, uśmiechnął się lekko, jakby dając mi do zrozumienia, że solidaryzuje się ze mną. Lecz stoi tutaj wyłącznie zgwałcony rozkazem.